W Polsce nie było nic, w Meksyku było wszystko. A przede wszystkim wielka wolność, wiesz. W Polsce to było wszystko tak, kwadratowo. Dzień dobry moi drodzy, a w zasadzie to dobry wieczór. W poprzednim vlogu mieliście okazję poznać Andrzeja, czyli Polaka mieszkającego od 40 lat w Meksyku. Zaprosił on nas do siebie do domu, opowiedział troszeczkę o swoim życiu prywatnym, o swoim życiu zawodowym i z Andrzejem rozmawiało mi się na tyle dobrze, że finalnie okazało się, że nakręciliśmy ponad 3 godziny materiału. W związku z tym miałem niemały dylemat i postanowiłem zrobić mały eksperyment, mianowicie podzieliłem nagrany materiał na dwie części. Część pierwszą, czyli tą, gdzie Andrzej nas oprowadza, tą, którą widzieliście kilka dni temu na kanale, i część drugą, czyli wywiad. Wywiad, który za chwilę zobaczycie, wywiad, który był kręcony w różnych momentach dnia, dlatego też nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, ale powinno wam się spodobać, ponieważ Andrzej opowiada bardzo dużo o swoim życiu prywatnym, między innymi o tym, jak to się stało, że za komuny wyjechał do Meksyku i w sumie tak naprawdę nigdy z niego nie wrócił. Miłego oglądania. Poznajcie Andrzeja. Andrzej, cześć, to są moi widzowie. Widzowie, to jest Andrzej. I właśnie miałem wczoraj okazję poznać się z Andrzejem, ponieważ byłem na, uwaga, próbie jego zespołu jazzowego. No i dzisiaj zaprosił mnie tutaj, żeby opowiedzieć wam troszeczkę o tym, co robi w Meksyku. I Andrzeju, pytanie numer jeden. Ile lat? Ile lat? Ja przyjechałem do Meksyku dokładnie 15 czerwca 1980 roku. 41 lat temu przyjechałem po prostu na kontrakt, zostałem zaangażowany do orkiestry symfonicznej i jako profesor muzyki, a właściwie kontrabasu, bo to jest mój instrument, mój pierwszy instrument, żeby po prostu dawać lekcje. I docelowo nie planowałeś tutaj zostawać 40 lat, rozumiem? Nie. Oczywiście, że nie. Wyjechałem, przyjechałem, żeby po prostu zarobić trochę dolarów. Co starsi ludzie w Polsce na pewno znają tą sytuację, ile się wtedy zarabiało. W Polsce się zarabiało wtedy nawet 20 czy 30 dolarów miesięcznie. Mm-hmm. Ja pochodzę z Częstochowy, a mieszkałem w Warszawie, studia kończyłem w Warszawie i po prostu miałem zamiar kupić sobie mieszkanie w Warszawie, w związku z czym potrzebowałem wyjechać na kontrakt. I chyba jednymi z nielicznych wtedy ludzi, którym pozwalano wyjeżdżać, to byli między innymi muzycy, artyści. Muzycy. Mhm. Planowałeś wracać w grudniu 81, tak? Planowałem wracać do Polski w grudniu 81 roku. Mam bilet schowany w moim archiwum na 17 grudnia 81 roku pewien pan, który spoczywa chyba na Powązkach, nie powiem nazwiska, nie wspomnę, jak to się mówi. Myślę, że tak, wiesz co, biorąc pod uwagę średnią, średni wiek widza u mnie na kanale, myślę, że bardzo wiele osób pamięta te czasy z własnego doświadczenia, niekoniecznie z opowieści gdzieś tam rodziców czy dziadków. No więc dzięki temu panu po prostu tak się złożyło, że zostałem w Meksyku. Prawda była taka, że tutaj być może nawet te wiadomości z Polski były trochę przesadzone, w każdym razie tutaj pokazywali różne czołgi i że Rosjanie stoją na granicy z całym swoim wojskiem, że za chwilę będzie jatka w Polsce, różne takie historie, w związku z czym po prostu ja dzwoniłem do domu i rodzice mi odradzili, żeby w tym momencie wracać, więc po prostu ten bilet się zmarnował, dlatego go mam w moim archiwum jako pamiątkę. No i tak się złożyło, że później po prostu życie poszło swoimi drogami. No, po całym stanie wojennym, który trwał parę lat, już ja miałem syna tutaj i wziąłem ślub z piękną Meksykanką i po prostu cały życiorys się odwrócił do góry nogami. Czyli z wyjazdu, żeby zarobić sobie na mieszkanie w Warszawie, skończyło się tak, że w tym momencie jesteś profesorem na uniwersytecie. Dalej jestem profesorem muzycznym. Na uniwersytecie, na fakultecie muzycznym. Dalej gram w orkiestrze i oprócz tego, ponieważ ja również w Polsce grałem jazz, wiesz, więc również się tym zajmuję, wiesz, mamy tutaj różne akcje jazzowe, różne grupy, w różnych grupach gram. Właśnie wczoraj miałem okazję być na próbie
jak to nazwać, zespołu jazzowego waszego. I to też było bardzo ciekawe, bo widziałem, że macie bardzo duży rozstrzał wiekowy tam. Ile ma najmłodsza, ile najstarsza osoba w waszym zespole? Najstarszy ja jestem. Ja jestem najstarszy, ale tylko datą. No właśnie chciałem powiedzieć, że już mieliśmy okazję porozmawiać sobie chwilę teraz po drodze, to ja mam wrażenie, że duchem to jesteś zdecydowanie młodszy ode mnie. No wiesz, to właśnie ja też tak uważam, że wiek to raczej powinno się mierzyć właśnie... Duchowo, a nie PESEL-u. W ogóle bardzo się cieszę, że znalazłeś dla mnie czas, bo też wiem, że za 3 dni ruszacie w mini trasę koncertową do Ciudad de Mexico. A tak, zgadza się. Więc będziemy grali w takim znanym klubie jazzowym, który się nazywa Diazatlan w mieście Meksyku. Wow, super, naprawdę. Czyli jeszcze tak, bo tu spotkaliśmy się, jesteśmy tutaj w tej miejscowości też właśnie dlatego, że oprócz tego, że jesteś muzykiem, artystą, człowiekiem, orkiestrą, to do tego jeszcze jesteś, jakby to nazwać, plantatorem kawy. No, może to trochę jest przesadzone, bo plantacja kawy to ludzie sobie wyobrażają, że może to jest 100 hektarów albo tego. To nie jest takie duże, ale staramy się robić kawę najlepszego gatunku w sposób rzemieślniczy, jak to teraz jest w ogóle w modzie na całym świecie. Artesanal po hiszpańsku. Więc wszystko mamy pod kontrolą, od sadzonek aż do kawy palonej. Wszystko robimy tutaj na tym małym rancho. Region właśnie tego Coatepec to jest uznawany za stolicę kawy w Meksyku. Stolicę kawy i jakość tej kawy z tego regionu jest bardzo, bardzo wysoka. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak byłem w Chiapas, to chcieliśmy się wybrać na plantację kawy, ale z racji jakichś tam niesnasek, że tam wiesz, już jakieś ludy zaczęły gryźć, tam Guardia Nacional wleciała i tak dalej, to nie mogłem. Aha. Więc nie spodziewałbym się, że wiesz, że 2 miesiące później znowu powrócę do tematu kawy i to na dodatek jeszcze u Polaka w Oaxace, przepraszam, w Veracruz. A właśnie, bo nie powiedziałem wam, zmieniliśmy stan. Byliśmy w Guerrero, później byliśmy w Puebli, a teraz jesteśmy w nowym stanie, czyli Veracruz. No Veracruz jest taki ciekawy stan, bo to jest taka kiełbasa. Kiełbasa wzdłuż Zatoki Meksykańskiej, która ma chyba z 1300 km długości, a szerokości w najwęższym miejscu to może ma ze 100. Musimy maczetę brać ze sobą? Nie, ale lepiej zabierzemy. Powiem ci szczerze, że ja nie miałem pojęcia o żadnym życiu, wiesz, tego rodzaju, wiesz, Jesteś chłopakiem, który z kontrabasem z Warszawy przyjechał do Meksyku i w tym momencie... No właśnie, a to jeszcze chciałem wspomnieć, że dostałem $20 na zagospodarowanie się, czyli na to, żebym sobie kupił, nie wiem, łóżko, materac, samochód. Co realnie można było kupić za $20 40 lat temu w Meksyku? Za $20 można było iść na obiad. Patrząc na ciebie 40 lat później, to chyba całkiem nieźle zagospodarowałeś te $20. No, można by tak powiedzieć. Władza ludowa dobrze cię zaopatrzyła na wyjazd do Meksyku. Niewątpliwie. Jak przyjechaliśmy, to po prostu nie mieliśmy nic. Ja miałem kontrabas, który przywiozłem w takim pokrowcu i jeszcze do zabezpieczenia obłożyłem go takimi gąbkami, no bo leciał w samolocie w luku i obłożyłem go takimi gąbkami, więc przyjechaliśmy w trójkę, skrzypaczka pani profesor Maria Wiśniewska, obecnie profesor Uniwersytetu imienia Fryderyka Chopina muzycznego w Warszawie, Jurek Golka, który wyjechał do Stanów i mieszka w Houston, no i ja, przyjechaliśmy w trójeczkę tutaj i nie mieliśmy nic, po prostu nic, w związku z czym spaliśmy na tych gąbkach, część na gąbkach, reszta w futerale od kontrabasu, w tym pokrowcu, na podłodze normalnie. I tego to bardzo mile to wspominam, jeśli może pani profesor Maria to kiedyś zobaczy, to na pewno sobie przypomni te czasy. Chodzę sobie na spacer z pieskami. Zrobiliśmy sobie taką małą przerwę na tymbark jabłkowy. Oczywiście tymbark. Na zdrowie. Salut. Jak najbardziej. Tymbark jabłkowy marki Modelo. Specjalna. Powiedz mi, Andrzeju, bo ja się tak zastanawiam, to już ci mówiłem wcześniej, że ja w ogóle przede wszystkim bardzo podziwiam
ludzi, którzy, bo ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić jako człowiek urodzony w 1990 roku, że ludzie podróżowali przed erą internetu. Tak jak na przykład poznałem, wiesz, sporo osób na wyjazdach do tych Stanów, tak jak ci wspomniałem, na work and travel, co wyjeżdżałem, ludzie, którzy tam wyjeżdżali, wiesz, w roku 2000, gdzie jeszcze mało kto miał internet w domu w Polsce i tak dalej. A ty, 80 rok, tak? Ciężka komuna w Polsce, tak. A ty sobie wsiadasz w samolot? Przepraszam, nie była taka ciężka, dlatego że mój przywódca z tamtych czasów nam otworzył świat, otworzył młodzieży z tamtego czasu. No, był to przywódca, który spędził 20 lat czy ileś tam we Francji, pracując ciężko w kopalni, ale w międzyczasie zobaczył trochę innego świata, w związku z czym, wiesz, za pomocą pożyczek uzależnił Polskę, to było sprytnie zrobione, bo uzależnił Polskę od Zachodu, wiesz, i Rosja jak chciała tego, to by musiała spłacać te pożyczki, w związku z czym już nie tego. Wcale nie był taki głupi, na jakiego wyglądał. Czyli w tej nieciężkiej komunie? W tej nieciężkiej komunie oczywiście był problem, wiesz, ale dużo ludzi już wtedy wyjeżdżało, wiesz, i tego. Muzycy zawsze mieli kontrakty, już od lat. Jak się skończyły te czasy takie stalinowskie, wiesz, gomułkowskie, wiesz, i tego, to wtedy już zaczęli wyjeżdżać, wiesz. Były kontrakty, wiesz, jeździli do Wenezueli, do Kolumbii, do Meksyku mało, dopiero w 75 roku pierwsi przyjechali tutaj do Meksyku. Myśmy wyjechali w 80 roku oczywiście już jeszcze z socjalizmu, wiesz, jeszcze cały czas było to, dopiero po naszym wyjeździe to bardzo szybko się zmieniło, bo ja tu przyjechałem dokładnie 15 czerwca, a w sierpniu już były te Solidarności. Mhm. Chodziliśmy na manifestacje z plakatami w ogóle, wiesz, i tego, i różne takie historie, no i było bardzo fajnie. Pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia, no w porównaniu do Polski, to w Meksyku było wszystko. Wtedy była absolutna różnica. Teraz można powiedzieć, że raz, że nie ma różnicy, a drugie, że nawet bym powiedział, że w Polsce jest więcej towarów, więcej różnorodności, wiesz, jest, no teraz Polska wygląda ogólnie rzecz biorąc na bogatszy kraj niż Meksyk. Natomiast wtedy było zupełnie na odwrót, w Polsce nie było nic. Moi rodzice przyjechali tutaj pierwszy raz właśnie w 83 roku, właśnie jak żeśmy kupowali tą, w czasie wojennym przyjechali, to zabierali wszystko. Cytryny, pomarańcze nie było za duże, ale cytryny zabierali, kupowali buciki dla mojej siostrzenicy, koszulę tata kupował, w ogóle, wiesz, no wszystko co się dało, zabierali co się dało, bo w Polsce nie było nic, natomiast tu było wszystko. Wszystko było, wiesz, w porównaniu do Polski. Czy to był twój pierwszy taki wyjazd daleki? Nie, ja jeździłem, byłem w Australii, byłem w Tajlandii, byłem we Włoszech, byłem gdzie tam jeszcze byłem? W Szwecji, w Holandii, w Niemczech, w Ameryce nie. Po tej stronie nie byłem. Jak wyglądało twoje takie pierwsze zdarzenie z kulturą latynoską w tamtych czasach? Bo nie miałeś wcześniej styczności właśnie, nie, z latynosami. Nie miałem styczności. Pierwsze wrażenie, wiesz, jakie było, więc tak. Wylądowaliśmy, czekała na nas taka furgonetka wysłana przez uniwersytet, wiesz, no i do tej furgonetki żeśmy wsiedli. I tak żeśmy zmarzli w tej furgonetce, że ja otwarłem walizki i wiozłem pół litra wódki, bo przecież nie dało się wytrzymać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja jak popatrzałem na mapę, to mój telefon, ale nie będę ubierał. Popatrzałem na mapę, no to mówię, a 19 równoleżnik, to tam jest gorąco jak jasna cholera, bo wcześniej byłem w Tajlandii, wiesz, i tego. I mówię tego, a tutaj, wiesz, tutaj jest trochę inaczej, bo jest 19 równoleżnik, ale przejeżdżaliśmy, miasto Meksyk jest na wysokości 2400 czy 2100, a jak podjeżdżasz koło wielkich wulkanów, to jest prawie 4. Więc było tak zimno, że nigdy w życiu tak nie zmarzłem, jak wtedy, w tej nocy, którą nas wieźli właśnie z miasta Meksyku do Jalapy, bo mieliśmy same takie koszulki, więc zaopiekował się nami uniwersytet, umieścił nas w hotelu w samym centrum Jalapy i pierwsze, co mnie obudziło, bo przyjechaliśmy gdzieś tak od jakiejś drugiej nad ranem, wiesz, a obudziło nas gdzieś tak o godzinie 7 rano, taki hałas i harmider, klaksony, w ogóle, wiesz,
co w Polsce było nie do pomyślenia, nie? Bo było zabronione trąbienie. A tutaj wszyscy, wiesz, trąbili jeden na drugiego, w ogóle coś się dzieje, jakaś wojna czy co. To tak było, wiesz. Teraz już oni są bardziej kulturalni, ale przedtem to w ogóle klakson to, wiesz, używali, wiesz, jak to się mieli, trąbili na jakąś dziewczynę, którą zobaczyli, na faceta, wiesz, który przechodził przez jezdnię, na drugiego szofera, który mu tam zajechał, no więc był taki hałas i harmider rano, że w ogóle to było coś, no normalnie kakofonia. Myślę, że właśnie stąd się wzięło to powiedzenie u nas w kraju, że się mówi, jak jest jakiś harmider, jakiś bałagan, że ale Meksyk. To... No widocznie, to tak było, dokładnie tak było. To było moje pierwsze wrażenie, wiesz, po przyjeździe na rano następnego dnia, wiesz, po przylocie. Ja jako człowiek urodzony w latach 90., 1990 rok, świeżo po komunie, tak mi się wydaje, że no, te czasy, lata 70., lata 80., to były czasy takie chyba dosyć smutne. Ludzie raczej byli dosyć szaro ubrani, tak mi się wydaje, że było tak smutno. No nie, w Polsce oczywiście. I nagle przyjeżdżasz do kraju, gdzie masz... latynoski, no nie, to w ogóle, wiesz, u nas wtedy to wszystkie bloki były szare, w ogóle tynk, tylko cementowy tynk był, wszystko było szare, wszystko było takie, wiesz, ludzie wchodzili w tych takich, wiesz, płaszczach szaroburych w ogóle, wiesz, w prochowcach, wiesz, o, jak ktoś miał jakąś gabardynkę taką elegancką, to było zupełnie inny szpan, no, chociaż już w Warszawie to była już przecież była ściana wschodnia, ta Barbara Hoffczy, jak ona się nazywała, miała tam te swoje, wiesz, no ale to było cały czas ekskluzywne. No to tak zawsze, że stolica kraju odbiega, jednak od reszty tego kraju, jak się odwiedzi, tylko stolica jakiegokolwiek państwa, wydaje mi się, to nie jest współmierne do reszty kraju, to myślę, że tak. No oczywiście, ale też w Warszawie były dzielnice Praga, wiesz, czy jak wjeżdżałeś tutaj na Wolę, wiesz, od Kasprzaka, wiesz, pamiętasz, że tam były zakłady Kasprzaka, tak. Zresztą produkowały bardzo dobry sprzęt, jak na nasze możliwości i czasy. Ja miałem takie radiomagnetofon Kasprzaka, znakomicie to grało w ogóle, wiesz, to były moje pierwsze w ogóle, wiesz, tam słuchania muzyki, wiesz, i tego. Dla ludzi dzisiaj, podróżując, gdzie mamy telewizję, mamy internet, mamy blogi, mamy vlogi, to nadal przyjeżdżasz nawet do takiego Meksyku, który, tak jak już mówisz, jest dużo spokojniejszy niż te 40 lat temu i nadal przeżywamy szok kulturowy. I co się działo w głowie właśnie człowieka, który mimo wszystko no, trochę podróżowałeś w swoim życiu wcześniej, ale no, ten kontakt, jak się czułeś obcując tak na początku z kulturą latynoamerykańską? Wiesz, przede wszystkim Meksyk to jest również, przynajmniej przedtem było więcej procent, teraz gdzieś jest około 80% katolików. W związku z czym Polakowi właściwie jest łatwo się przyzwyczaić, bo wszystkie święta katolickie są takie same, obchody nawet na przykład Dnia Zmarłych są kolorystycznie, może niektóre rzeczy są tego, ale w sumie są podobne. Wiesz, bo wszyscy idą na cmentarz, zapalają świeczki, wiesz, różne takie. Co prawda dodatkowo jest tam jakaś jeszcze fiesta na tym cmentarzu, jedzenie to i bicie. Oczywiście, ale... zabierają ze sobą, wiesz, i tego, tak jak u nas Cyganie na przykład, wiesz, czy coś takiego, nie? Ale to mnie to wcale nie raziło. To ja uważałem, że właściwie to tak powinno być. No, bardziej kolorowo. Dlaczego mam iść się smucić? Wiesz, przecież życie idzie dalej, prawda? Życie idzie dalej, a prawdopodobnie ta osoba, która tam spoczywa, również by się cieszyła z tego, że rodzina przyszła i się weseli, no, wszyscy siedzą, wiesz, i tego. Nie? Więc mnie to wcale mnie to nie szokowało, wiesz. Oczywiście dużo szumu, dużo krzyku, bardziej niż teraz, wiesz, zabawa właściwie cały czas tutaj była, wiesz, oni się uwielbiają bawić. Jak do pracy, wiesz, to tak powoli, ale jak fiesta jest, to od razu wszyscy się mobilizują, co trzeba zrobić. Krzesła noszą, stoliki, podpalają ogień, robią, wiesz, ognisko, smażą mięso na grillu, w ogóle nie męczą się w ogóle, jak jest fiesta. No ale to też chyba jest normalne, nie? Na całym świecie, wiesz, jak. Przede wszystkim takie, wiesz, jedzenie. Jedzenie było dostępne, gdzie chciałeś, tych restauracji pełno wszędzie, wiesz, oni byli zabawowi, wiesz. Dostęp do rzeczy z Ameryki również. Dostęp do rzeczy z Ameryki, wszystko było, wiesz, a przede wszystkim wielka wolność, wiesz. W Polsce to było wszystko tak, kwadratowo i jest, ja do tej pory to czuję, jadę do Polski i jestem tak. Już trochę większy ten kwadracik, mam wrażenie, ale nadal... Tylko pozornie. Pozornie. Tylko pozornie. Wiesz, i takie, tak, nie. Czyli nie naszym... to niby tak wygląda, ale to tak, wiesz, to jest taki wentyl bezpieczeństwa. Natomiast w
tutaj... Cytując klasyka, naszym chłopakom brakuje trochę luzu, tak? Trochę luzu im brakuje. Meksykanie to naród wesoły, nie przejmują się za bardzo z różnymi rzeczami, wiesz, a nawet jak się przejmują, to ci nigdy nie powiedzą, nigdy ci nie wypowie czegoś, wiesz, jakiegoś takiego, nie opieprzy cię, nie powie ci jakiegoś złego słowa, czy coś tego. Ale czy to wynika z tego, że po prostu się tak bardzo nie przejmuje, czy będzie cię obgadywał za plecami? Może cię obgadywać za plecami, wiesz, i tego, ale bezpośrednio, czy coś tego, to są między sobą w relacji bardzo uprzejmi. Wiesz, i obojętnie, czy to są chłopi ze wsi, czy to są, wiesz, no, jacyś intelektualiści, inżynierowie, czy coś tego. Są bardzo uprzejmi w stosunkach między sobą. Dużo bardziej, nie są tak opryskliwi. Przede wszystkim jedziesz do Polski, wiesz, tutaj jest taki zwyczaj, że nawet jak ludzi nie znasz na ulicy, mijasz czy coś tego, to go pozdrawiasz, mówisz dzień dobry, wiesz, czy tego. Jak wstajesz od stołu, to mówisz smacznego do stolika sąsiedniego. A u nas jest to traktowane jako brak kultury nawet, A u nas to tak. Maniusia odchodzi w ogóle. Ale wiesz co, ja poruszyłem ten temat w jednym z materiałów. A jak pozdrowić, dzień dobry? Tak, to jest zdziwienie, że a czym my się znamy. Ale to powiem ci tak, ja ostatnio miałem taką sytuację, byłem w hostelu i usłyszałem, że jedna dziewczyna rozmawiała tam z mamą przez telefon po polsku. Ja nie chciałem jej przerywać, więc zagadałem do niej później. I wiesz, no to był taki dosyć mały hostel pośrodku niczego, więc przechodzi sobie ta dziewczyna po prostu tam następnego dnia czy tego samego dnia później. No i tam pomachałem do niej i mówię, że cześć. A jej pierwsza reakcja to była taka, znamy się? Polacy się spotkali w Meksyku. Ale wiesz, to jest problem oczywiście. Większość to są bardzo fajne i serdeczne reakcje, ale faktycznie miałem taką historię, że przywitałem się z Polką zadowolony, że wow, fajnie spotkałem Polaka i jej reakcja była taka, a kim ty jesteś, znamy się w ogóle? I no powiem ci, że się naprawdę mocno zdziwiłem. No, charakterystyczne, nie? Jak pierwszy raz do mnie napisałeś, to pisałeś do mnie pan. A tutaj się nie używa tego. Chyba, że jest jakaś starsza osoba albo ktoś z ministerstwa, wiesz, tego, no to mówisz senior, wiesz, i tam, wiesz, tego. Albo jak chcesz okazać jakiś tam respekt specjalnie, ale normalnie między ludźmi to wszyscy się no... Na ty. Na ty wszyscy mówią w ogóle, wiesz, nie tam od razu, wiesz, przechodzą na ty, wiesz, i nie ma żadnego problemu, wiesz, nikt się o to nie złości, ani nic, wiesz. Ale mimo wszystko, po tym roku pobytu w Meksyku, zamierzałeś wrócić do Polski? No bo taki był mój plan życiowy, w związku z czym, jak, wiesz, Życie to nie jebajka, jak to się mówi. W związku z czym ja miałem po prostu plan życiowy, a poza tym musiałeś wrócić, bo miałeś paszport pagartowski. To jest taki, wiesz, że oni cię wysyłali na kontrakt roczny, ale obywatel musiał wrócić do Polski, wiesz, to był obowiązek. W związku z czym ja miałem to zaplanowane mniej więcej, wiesz, tak, to co ci opowiadałem, że chciałem sobie kupić w Warszawie jakieś mieszkanie, wiesz, i tego, w związku z czym ja miałem to zaplanowane, że sobie wrócę. No ale życie się okazało inne, wiesz. Tutaj, jak to się mówi? Że ktoś strzela, Pan Bóg kulę nosi, wiesz. Czyli ktoś sobie planuje, a wiesz. To jak ta kula poleci, to już jest zrządzenie. A to już jest zrządzenie losu, więc tak mniej więcej się stało ze mną. To jest dla mnie niesamowite, bo tak jak ci mówiłem wcześniej, ja teraz przeżywam taki troszeczkę swoją wewnętrzne przemyślenia związane z moimi ostatnimi 5 latami życia, bo ja też się nie spodziewałem, że to, że 5 lat temu, dokładnie na początku czerwca 2015 roku, że to, że sobie wyjadę do Stanów Zjednoczonych na wymianę studencką, spowoduje, że teraz 5 lat później siedzę w Meksyku i mam okazję zrobić z tobą wywiad, porozmawiać o tym, jak wygląda twoje życie, o tym, jak wygląda twoja farma. I na dodatek wiem, że obejrzy to, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy osób i to jest tak naprawdę moja praca w tym momencie i moje bardzo życie. Bardzo się cieszę, jeśli im to pomoże w czymś, albo im otworzy horyzonty, albo i zmienią zdanie o Meksyku, bo w Polsce, wiem, że w Polsce nie mają dobrego zdania o Meksyku. Niektórzy są naprawdę zacofani i nawet bym powiedział ciemni, bo piszą takie bzdury, że w ogóle nie mają zielonego pojęcia, jakie życie jest i co to jest za kraj Meksyk. Przede wszystkim, że jest 10 razy większy od Polski, wiesz. W związku z czym, wiesz, to jest zupełnie inna perspektywa, wiesz. W Meksyku spotkasz wszystko. Spotkasz milionera, który jest czwartym czy piątym po Bill Gatesie, ale również mieszkają, wiesz, Indianie, wiesz, w, tam, wiesz, na Jukatanie, w Selva La Candona czy w Chiapas.
wiesz, którzy są kulturowo nie tyle zacofani, tylko mają inną kulturę, zupełnie, wiesz, i to jest taki kalejdoskop, tak. Wiesz, i różnych rzeczy, wiesz. Masz zapatystów i ich karakole, no, do których nie ma wstępu, w ogóle no więc z konstytucji meksykańskiej. To nie jest tak, że mniej więcej Polska, że jest, wszyscy są mniej więcej tacy sami, wiesz, troszkę może się różnią z Śląski, Warszawa, albo i tam zaczynają między sobą krakowiacy i warszawiacy walczyć, wiesz, ale to w sumie, wiesz, jest śmieszne, bo właściwie to wszyscy są tacy sami. Wiesz, a tutaj są różnice, są duże różnice i to jest po prostu, wiesz, ten kraj zróżnicowany, wiesz, tak, że wiesz, kulturę meksykańską jest ciężko podjąć. A jest kultura jest duża, kulturowo. Bardzo bogaty kulturowo. Jedzenie ma w ogóle, wiesz, że zostało zdeklarowane jako Patrimonio de Humanidad, to się nazywa acervo kulturalne światowe, jedzenie meksykańskie, wiesz. Później różne zabytki, wiesz, takie, wiesz, jeszcze z czasów w ogóle, wiesz, Azteków czy Majów, wiesz. I no po prostu mają tak różnorodną kulturę, jest to tak różnorodny kraj, wiesz. Oczywiście spotkasz również leserów, wiesz, i takich, wiesz, co im wisi, tu mi wisistów, wiesz, czy różnych takich, wiesz, typków. Ale to wcale nie jest wykładnik. Jeśli ktoś myśli, że Meksykanie są leniwi, to się myli. Ja to już wiem doskonale. Doskonale, bo wiem, jak pracują moi pracownicy tutaj na tym. Więc powiedzieć o Meksykanach, że są leniwi, to jest wielka bzdura. Mi się wydaje. To jest stereotyp, który ktoś wymyślił śpiącego Meksykanina pod kaktusem i to, wiesz, idzie, wiesz, nie wiadomo, wiesz, skąd i dlaczego. Jeżeli chodzi o tą pracowitość Meksykanów, to mi się wydaje, że to też zależy od regionu, bo miałem okazję rozmawiać z Damianem, który prowadził restaurację w Puerto Escondido, który prowadzi tam kilka biznesów w Puerto. No i on właśnie też mówił, że to jest właśnie popularne, żeby na wybrzeże ściągać ludzi z centrum Meksyku. To tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli żyjesz sobie na wybrzeżu, czyli masz ciepło, nigdy ci dupa nie zmarznie, masz jedzenie na ulicy, bo wszędzie masz banany, wszędzie masz mango, plus dodatkowo jesteś w stanie zarobić na ulicy kilka groszy, no to człowiek się troszeczkę mniej przejmuje, bo mniej potrzebuje do życia. A tutaj jednak, tak jak mówisz, potrzebujesz tak, przede wszystkim zakwaterowania jakiegoś, bo jest tu zimno, musisz mieć czym napalić w piecu, musisz co mieć do jedzenia, a chociaż no tutaj, tak jak mówisz, banany i tak dalej wszędzie rośnie. Więc to też mi się wydaje, że w zależności od regionu, ale ja też zauważyłem właśnie, że to też było takie moje skojarzenie i moje obserwacje, że im cieplej, tym bardziej leniwi ludzie, a im chłodniej, to są ludzie, którzy naprawdę bardzo ciężko pracują. To jest absolutnie naturalne. Ja sam też wolę sobie, wiesz, teraz jest po południu, wiesz, też wolę sobie teraz robić siestę. Wiesz, to wcale nie znaczy, że jestem leniwy. Pracuję właściwie cały czas, ale przychodzi taki gorąc, że wiesz, jest taki okres, że po prostu siesta to jest rzecz naturalna. No, to jest, tak reakcjonuje twój organizm, wiesz, na takie gorąco, ale leniwisko, absolutnie. Czyli emerytury w Polsce nie planujesz? Na wycieczkę tak. nie, wiesz, żartuję, nie, ale żebym mieszkał w Polsce, to owszem, latem, tak gdzieś od maja do października. Wiesz co? Słuchaj, to jest mega zabawne, co teraz mówisz, bo ja już kilkukrotnie, jak ktoś się mnie pyta o moje plany na przyszłość, odpowiadam, że bardzo chciałbym pomieszkiwać w Polsce w najbliższych latach, bo wiesz, ja też jestem teraz trochę na rozstaju dróg, nie wiem, co zrobić w swoim życiu. W sensie wiem, że jest ten kanał na YouTubie, to jest jak gdyby moja już pełnoetatowa praca od dawna, ale tak myślę bardziej przyszłościowo, za 5, za 10 lat. I też właśnie takim plan mam teraz, żeby przez najbliższe lata, w miarę możliwości, być w Polsce, tak bardziej na wakacje powiedziałbym, zrobić też, wiadomo, jakieś nastroje biznesowe, no bo jednak działam głównie wśród społeczności Polaków. W sumie głównie, no, powstałem, że 99% osób to Polacy, z tym, że na przykład, słuchaj, 70% moich widzów mieszka w Polsce, 30% mieszka poza Polską, więc to są też ludzie, którzy gdzieś tam podróżują po świecie i też mam taki plan na życie, żeby jak być w Polsce, to tak od maja, czerwca do września, powiedzmy sobie. No. Nie, wrzesień to jeszcze za wcześnie, bo ja kiedyś tak byłem. Tak, do połowy października. Nawet można jeszcze iść na Wszystkich Świętych, bo to takie święto rodzinne, a później samolocik i do ciepłego kraju. No to widzisz. To są te zalety prawdopodobnie globalizacji.
wiesz, że globalizacja nam umożliwiła pewne rzeczy, pewne takie historie, ale zauważyłem, że cała ta pandemia i to wszystko, to jest tak jakby ruch przeciwny. To jest to, co powiedziałeś mi wczoraj wieczorem, że pomimo tego, że jesteśmy w strefie zielonej i w tym momencie nie ma praktycznie żadnych obostrzeń, to i tak masz pustki na ulicy. Pustki. Zrobiło się pusto. Meksyk, gdzie przedtem było ludzi pełno na ulicach do 11, 12 w ogóle, wiesz, i tego teraz jest pusto. W strefie zielonej. Tak, od 9 po tym jest pusto. Lata dużo mniej samochodów, samolotów, jeździ mniej samochodów, chociaż w Meksyku tego nie widać. Ludzie siedzą bardziej po domach, pracują po domach, wiesz, i takie, no to na pewno takie będzie różne już historie. Się zmienił świat, po prostu się zmienił. Oglądasz w ogóle YouTube'a prywatnie, czy raczej nie jesteś tym człowiekiem, który siedzi z głową w telefonie? Nie siedzę z głową w telefonie, bo nie mam czasu, ale często zaglądam, wiesz, i sprawdzam często, co się dzieje, bo ja chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Wiesz. Ale bardziej jakieś takie portale informacyjne, czy jednak YouTube, czyli ta taka, powiedzmy sobie, ta nowa telewizja, że też się tak wyrażę, czy... Co się zdarzy? Ja wszystko tak jak leci, wiesz? Szukam coś, co mnie interesuje, jak mnie zainteresuje, to po prostu siedzę, aż skończę oglądać, wiesz, i wiesz, w ten sposób. Dużo czytam, staram się dużo czytać jakichś artykułów, wiesz, naukowych, wiesz, doniesień naukowych o tej inteligencji, wiesz, sztucznej wiesz, to mnie bardzo interesuje, o zdobyciach kosmosu, o Marsie, o tym, wiesz, o tych podróżach, o różnych. Świat mnie interesuje, to na pewno. I dzięki temu, że jest internet, tego, to mogę tutaj siedzieć sobie na rancho, patrzeć, jak kawa rośnie, i siedzieć w internecie. To jest wielka zaleta tego wszystkiego. I pytałeś się, jak to było w tamtych czasach. Więc tak, ja wysyłałem list, normalny list pocztowy, który szedł do Polski w tym czasie jakiś miesiąc co najmniej, wiesz. Zanim mi odpisała mama albo tata, to był jeszcze 2 tygodnie, bo też, wiesz, musieli się zdecydować na to, żeby napisać. I z powrotem też szedł znowu miesiąc albo półtora, więc od jednej wiadomości do drugiej wiadomości było 2 miesiące albo 3 miesiące. A dzisiaj to są ułamki sekund. A dzisiaj to są ułamki sekund. Piszę do ciebie, cześć, spotkajmy się, nagrajmy coś, okej, dobra, spoko. To takie były różnice, wiesz, takie są różnice, wiesz, za mojego życia. Kiedyś to bym usłyszał tylko, że jest jakiś Andrzej w halapie i bym chodził po całym mieście i szukał, gdzie grają, jakaś próba jest. No właśnie, albo musiałbym mieć kogoś znajomego, który ci powiedział, gdzie ja mieszkam, nie wiesz tego. A weź znajdź adres jeszcze, pytaj się ludzi. No. To wiesz, no są zalety są, niewątpliwie. Miałeś jakieś takie sytuacje bardzo niebezpieczne? Nie, nigdy. 40 lat, nigdy. Bardzo się zmienił Meksyk? Na początku jeszcze byłem taki, wiesz, zadziorny, wiesz, i tego, to czasem się ładowałem w jakieś sytuacje, ale to, wiesz, z powodów... Imprezowych. Imprezowych, wiadomo, wiesz, co tego, ale w sumie to nie. Czyli wiesz, twoim zdaniem, tak jak mówiłeś... Jeśli cokolwiek było, to raczej z mojej winy. Aha. Czyli na tej zasadzie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że jak raczej jak nie szukasz guza... Jak nie szukasz guza, to jest spokój. Bardzo się zmienił Meksyk przez te 40 lat. Twoim zdaniem na lepsze, na gorsze? No, na lepsze oczywiście. Dużo na lepsze. No, nie wyobrażasz sobie, ile na przykład autostrad zrobili w Meksyku. Przedtem to wszystkie drogi były takie. Wiesz, autostrad było mało. Do miasta Meksyku były tam, wiesz. O, wulkan, zdążymy? Zdążymy, pięknie, pokazane. O, idealnie. Dziękuję, zdążyliśmy w wulkan. Czyli się rozwija ten kraj. Oczywiście się rozwija. To nie ma dwóch zdań. No i niestety w tym momencie urywa nam się materiał, tak jak mówiłem wam wcześniej. Nie spodziewałem się, że będę musiał podzielić go na 2 części, więc nie nagraliśmy jakiegoś takiego dodatkowego pożegnania. Koniecznie dajcie mi znać, jak podobał wam się taki materiał, ponieważ jest to dla mnie ogromny eksperyment i miałem dużo problemów i dylematów przy cięciu tego wszystkiego. Jednak mam nadzieję, że udało mi się pociąć to na tyle, że miło wam się to oglądało. Raz jeszcze Andrzejowi chciałem podziękować za to, że znalazł dla mnie chwilę, żeby opowiedzieć nam wszystkim o swoim życiu, opowiedzieć nam swoją historię, ponieważ wydaje mi się, że dla wielu osób może być ona naprawdę bardzo inspirująca. To było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się, cześć.